Witam Was serdecznie, kochani. Dzisiaj druga część naszej serii o zaburzeniach osobowości i powiązanym tematem, jakim jest seks, życie intymne z takimi osobami. Także dzisiaj przyjrzymy się, jak to jest żyć, uprawiać seks z narcyzem. Jeżeli ktoś był w wieloletnim związku z taką osobą, dokładnie wie, o czym będę tutaj mówić. A osoby, które nie mają pojęcia o tym zaburzeniu, warto, żeby przyjrzały się mu bliżej. Także zapraszam Was serdecznie na odcinek. Narcystyczne zaburzenie osobowości, czyli NPD. Aby je zdiagnozować, należy spełnić 5 z 9 kryteriów DSM-5 ustrukturyzowanego wywiadu klinicznego. I tak jak mówiłam w poprzedniej części, tutaj również muszę zaznaczyć, że zaburzenie osobowości, w ogóle wszystkie zaburzenia, występują na spektrum, czyli od rysu poprzez charakter aż po pełne zaburzenie osobowości. Czyli jeżeli ktoś będzie spełniał u Ciebie kilka cech, które tutaj wymienię, to nie oznacza od razu, że ma pełne zaburzenie osobowości, NPD. To może ewentualnie oznaczać, że ma rys lub charakter narcystyczny, niekoniecznie pełne zaburzenie osobowości. Chcę Was uczulić, uwrażliwić w tej kwestii, ponieważ widzę, że ostatnio jest za dużo tych diagnoz. Teraz to druga osoba mówi, że jej partner, jego partnerka była narcyzem, była narcyzką. Naprawdę spełniała wszystkie 5 z 9 kryteriów? A kto w ogóle zna te kryteria? No właśnie, posługują się nimi psychoterapeuci. Bardzo dobrze jest, kiedy taką diagnozę ma się udokumentowaną. Chociaż jeżeli, tak jak powiedziałam, przeżyłaś kilka lat, kilkanaście lat z taką osobą, no to jesteś w stanie sama zdiagnozować swojego partnera, swoją partnerkę w tej kwestii. Tak jak mówiłam, nie będę teraz wymieniać dokładnie tych kryteriów diagnostycznych, ponieważ nie jest to temat naszego dzisiejszego filmiku, ale jeżeli będziecie zainteresowani, mogę oczywiście nagrać taką część. Przejdźmy do tej kwestii, która najbardziej Was interesuje, czyli do kwestii intymnej, do kwestii seksu. Podczas seksu dochodzi do połączenia dwóch ciał, dwóch dusz. Jakoby przechodzimy moment, kiedy tracimy siebie. Znikamy jako jednostka, stając się jednością. W seksualnej unii z drugą duszą. I problem u narcyza jest taki, że on prowadzi nieustannie wojny o zachowanie pełnej dominacji i kontroli nad całym światem. I po pierwsze, nie ma on połączenia z samym sobą, a co dopiero możliwości połączenia się na tym poziomie transpersonalnym, ponad osobistym ego, do czego dochodzi podczas stosunku, przez doświadczenie odprężenia się w takim stopniu, że nie czujemy się jedynie tym ciałem i tym umysłem. Narcyz jedynie co ma to taką wykreowaną przez siebie fałszywą postać, nieustannie dążącą do władzy, panicznie bojący się utraty kontroli i swojej wykreowanej pozycji. Więc tutaj nie ma jakiejkolwiek możliwości połączenia się z drugą osobą na poziomie dusz. Seks, jak i wszystko inne dla narcyza, jest jedną z gier, odgrywaniem dziwnej roli. Bo tak naprawdę oni nie rozumieją stosunku płciowego z wyższego poziomu świadomości. Uprawiając seks z narcyzem, będziesz czuć jakiś rodzaj sztuczności. Intuicja Ci będzie mówić, że coś tu nie gra. Będziesz się czuć jak w jakimś spektaklu, jakiejś scence. Dodatkowo narcyz nie jest w stanie być od kogoś zależny, więc nie jest w stanie prawdziwie się oddać. NPD, czyli pełnoprawny narcyz, nieustannie dąży do pełnej władzy i kontroli. W łóżku będzie zawsze dominował. I jedynie Twoja całkowita uległość, posłuszeństwo może sprawić, by akt seksualny się w ogóle wydarzył. Inaczej niż w przypadku seksu z borderline. Osoba nie zna swoich granic i pozwala partnerowi na wszystko. Także uprawiając seks z narcyzem, zapomnij o jakiejkolwiek czułości. Takiej spontanicznej lekkości, gdzie raz prowadzisz ty, a raz on. Choć tutaj wtrącę, że może się coś takiego wydarzyć, tylko dlatego, że on w pełni na to pozwolił, że on wyraził na to zgodę. On może odegrać taką scenkę. I on jest na pierwszym miejscu zawsze. Jego cele, jego plany, jego fetysze, jego zabawki mają służyć mu, a ty jesteś jedną z nich. Wybaczcie, że mówię cały czas narcyz jako on, ale w większości przypadków mężczyźni są zaburzeni narcystycznie, natomiast kobiety borderline. I też łatwiej mi będzie w tym filmiku tak odmieniać, tak opowiadać. Tak więc Funky Greya 365 dni to potencjalne ofiary narcyza.
On wyznacza, kiedy będzie seks, o ile w ogóle będzie. Twoje potrzeby są dla niego nieistotne. On jest nieustannie biorcą, a ty dawcą. Twoja przyjemność, twoje zadowolenie, twój orgazm jest nieważny. Więc tak, zastanówmy się, jak taka osoba może się czuć po seksie z narcyzem? Jak wykorzystana, perfidnie zgwałcona lalka, wyssana z energii życia? Tak, myślę, że tak. Myślę, że to jest dobry opis. Tu nie ma miejsca odczucia jakiejkolwiek radości czy satysfakcji z tego stosunku. Jak ze zdrową osobą, która może Ci okazać miłość, szacunek, czułość i która będzie ukierunkowana również na Twoje potrzeby. Po seksie z narcyzem czujesz się nic nie warta, pominięta, zaszmacona. Jakby Cię nie było. I czasami oczywiście możesz wziąć to wszystko do siebie i myśleć, co zrobiłam nie tak? Czy coś ze mną jest nie w porządku? Albo jak już jesteście dłużej razem, możesz się cały czas zastanawiać, co zrobić jeszcze lepiej, żeby on był jeszcze bardziej zadowolony. Chociaż i tak nigdy nie będzie. Zawsze będzie coś nie tak. Zawsze będzie coś do poprawy. I to na przykład już jest dla osób, które są już dłużej z narcyzem. Możesz wpadać w taką pułapkę toksycznej analizy, wszystkiego brania do siebie, takie nieustanne czuwanie, ciągłe nastawienie na niego. Masz ciągle włączoną czujność na jego potrzeby, zachcianki, dogadzanie mu. A z czasem ty nikniesz, stajesz się swoim cieniem, wyssana jakoby z życia, pełna lęku, niepewności i takiej ciągłej czujności przy każdym kolejnym kroku, aby czasem twój pan i władca cię nie zrugał. Tak więc pogłębiona intymność jest dla narcyza po pierwsze niemożliwa, a po drugie jest dla niego istną męką. Oni będą raczej unikać intymności, czy wyrażać swoją seksualność w dziwne, niezrozumiałe sposoby. Odgrywać jakieś scenki, wyniszczające gierki, w których ty będziesz jedynie poniżana. Oraz samo to zachowanie unikania intymności, unikania bliskości jest jedną z obron narcystycznych, do której dochodzi przez strach. Ogromny strach przed zdemaskowaniem. Ta bliskość, ta intymność stwarza u nich ogromny strach, że zostaną zdemaskowani. No i również świetnie to wykorzystują. W ten sposób karają swoją bliską osobę, karają swojego partnera. Wszelka intymność powoduje u nich dyskomfort i możliwość utraty kontroli, utraty swojej persony, swojej władzy. Przecież seks z ukochaną osobą wymaga potrzeby więzi, przynależności, zaufania. A narcyz nie ma pojęcia, co te słowa znaczą. Może jedynie nieumiejętnie próbować je odgrywać. Przy czym jest w pełni świadomy, że to czysta gra. Taka ściema z jego strony. Dlatego tak paranoicznie chroni tej swojej maski. Od strony psychologicznej można powiedzieć, że jest pustym rdzeniem z przekonaniem nie ma mnie. I nikt nie może się o tym dowiedzieć, że tam jest pusto, że ja nic nie czuję, że ja nie czuję siebie, że ja nie czuję życia. A jedynie stłumioną, skumulowaną wściekłość i sztuczność. U psychopatów natomiast jest to jeszcze bardziej skrajne. Więc powstanie jakiejkolwiek jedności z narcyzem, czy po prostu zwykłej współpracy, jak partner z partnerem, na równi, jest niemożliwe. Dla niego bycie z kimś na równi oznacza śmierć, oznacza koniec. Pełnoprawny narcyz, tak bardzo chroniący tej swojej sztucznej persony, wyimaginowanej postaci, maski, często bardzo dobrze gra, czyli oni są najczęściej w pełni sprawni seksualnie. I przez to, że są świetnymi obserwatorami, bardzo szybko uczą się, jakie zachowania w łóżku są pożądane. Tak samo robią we wszystkich innych obszarach swojego życia. Szybko się uczą, co sprawia, że są widziani jako wyjątkowo atrakcyjni, sprawni, seksowni i przez jakiś czas są w stanie odgrywać tą rolę, szczególnie na początku znajomości, aby emocjonalnie cię ze sobą związać. I dopiero w późniejszym etapie znajomości powolutku pokazują ci swoje prawdziwe oblicze. Czyli seks wykorzystują jako jedną z technik manipulacji, służącej do pełnej władzy nad tobą i kontroli, aby uzależnić cię od siebie. A żeby tak się stało, to ten seks na początku naprawdę musi być jakiś wyjątkowy, jakiś z fajerwerkami, taki, którego wcześniej nie doświadczyłaś. To jest również najczęściej ta wędka u narcyza. Tylko tak jak powiedziałam, to nie trwa długo. Później będziesz jedynie na głodzie, będziesz błagać o to. Więc na początku te twoje motylki w brzuchu, jak to się mówi, chemia mózgu, pomaga mu w uzyskaniu pełnej kontroli nad tobą. Twój zachwyt, uwielbienie, oddanie, poczucie przynależności są dla nich paliwem.
Ale uwaga, to dla nich i tak za mało. Oni później wychodzą z domu i szukają podziwu, aprobaty, jeszcze w oczach innych osób. Przyglądają się bacznie otoczeniu, kto może jeszcze być ich dawcą zachwytów. Więc twój partner, narcyz, będzie oglądać za innymi, a raczej oglądać siebie w oczach innych. Będzie skłonny do dwuznaczności, flirtu i to, że jesteś akurat obok niego, nie stanowi dla niego żadnej przeszkody. Będzie uważać, że powinnaś być wręcz dumna, że stoisz obok niego. Obok tak pożądanego obiektu westchnień, jakim jest on. I owszem, twój narcyz jest skłonny do zdrad, ale nie za często i nie za długo, bo to jednak nadal wymaga dużo pracy od niego. Gry w sztuczną bliskość, zaangażowanie, więc lepszą opcją jest dla niego taki płytki etap flirtu, uwodzenia i nie wchodzenia głębiej, co oczywiście da mu takie chwilowe doładowanie, a ciebie, kochanie, w tym czasie bez żadnych wyrzutów sumienia odsunie od siebie, szczególnie kiedy już jesteś na tym głodzie bliskości, intymności. Jakiekolwiek zaspokajanie twoich potrzeb jest dla niego nieistotne. Ty masz być tą uzależnioną, błagającą o wszystko swojego pana i władcę, który systematycznie będzie cię odrzucał na wszystkich poziomach. Możesz wręcz prosić go o seks, starać się, przebierać, robić wszystko, by zwrócił na ciebie uwagę, by cię w końcu dopuścił do siebie, ale bez skutku. Partnerka systematycznie odrzucana, odpychana, niepożądana, traci poczucie własnej wartości. Niestety tak jesteśmy nadal wychowywane, że uzależniamy naszą wartość od drugiej osoby. I piękna, atrakcyjna, seksowna kobieta może z czasem czuć się coraz gorzej sama ze sobą. Staje się coraz mniej pewna siebie. Zakompleksiona, szukająca ciągle winy w sobie, traci dosłownie grunt pod nogami i taką osobą coraz łatwiej jeszcze bardziej manipulować. Kobieta prosząca się, zabiegająca, zalękniona o swój związek, traci swoją godność i szacunek do siebie, czyli zaczyna zdradzać samą siebie. A zdrada samego siebie to jest najgorszy rodzaj zdrady. Trzeba tutaj na nowo odbudować zaufanie do siebie samego. Od nowa odbudować swoje granice i postawić silnego strażnika, który nigdy więcej nie dopuści do takiego poziomu zawłaszczenia. I takie rzeczy właśnie robi się na terapii, wychodząc resztkami sił z tak toksycznej relacji. Wspólna, szczera rozmowa, zaspokajanie swoich potrzeb, wzajemna inicjatywa, kompromisy. To powinno być obopólne w związku, a nie kiedy tylko jedna osoba ciągle wiosłuje. Przestań wiosłować i zobacz, co się stanie. Bo jeśli on nie zrobi z tym nic, to czy ty nadal chcesz być w takiej relacji? Przestań się prosić, przestań zabiegać. Odetnij dostawę paliwa i zacznij chronić siebie, swoją energię, swoją duszę i ciało. Czas przyznać się przed sobą i przeprosić samą siebie za lekceważenie czerwonych flag, za zdradzenie siebie. Zobacz to wszystko dokładnie. Przeproś siebie, wybacz sobie i wstań z tych kolan. Otrzep się z tego kurzu i wyjdź. Wyjdź i rusz po pomoc, aby odbudować się na nowo. Powiedzmy sobie szczerze, że każdy może stać się ofiarą narcyza, szczególnie osoby, które nic nie wiedzą o tym zaburzeniu. I wiadomo, lepiej zdobyć tą wiedzę z książek, z filmów, niż z własnego życia. Teraz krótko postaram się wymienić najważniejsze podpunkty, które powinny dać ci do myślenia, abyś zatrzymał się w odpowiednim momencie, zanim staniesz się stałym obiektem dostaw różnego rodzaju dóbr i usług dla narcyza, z którego będzie bezwzględnie czerpał do tego momentu, dopóki nie odetniesz mu źródła, bo on uważa, że wszystko mu się należy. Wszystko to, co masz, co posiadasz, to kim jesteś. I ty również. Uważaj na samym początku znajomości na taki love bombing, czyli zalewanie miłością. To stosuje w relacji tak samo narcyz, jak i borderline, czyli takie głębokie wyznania miłości, kiedy tak naprawdę ledwo się znacie, konkretne plany na przyszłość już po 2 tygodniach, ślub, dzieci jak najszybciej. I tak, wiem, bardzo miło jest wierzyć, że to miłość od pierwszego wejrzenia. I to, jak ktoś mówi, że czekał na ciebie całe życie, że jesteście sobie przeznaczeni, że jest twoją wyczekaną drugą połówką i takie tam. Do tego dochodzi szybko do seksu, wyrafinowanych pieszczot, oralnych, analnych. Ciężko w takich sytuacjach myśleć racjonalnie. A jeszcze ciężej dopuścić do siebie tą myśl, to przeczucie, że coś tu jest nie tak,
Coś tu nie gra. Ta szybkość ze wszystkim, ten pośpiech, brak umiaru powinno Cię zastanowić, a przede wszystkim zatrzymać. Tak więc sprawdź go. Zauważ, jak się zachowa, kiedy czegoś mu odmówisz. Kiedy pokażesz mu, że coś chcesz zrobić inaczej albo wcale. Dla narcyzów to ujma, zagrożenie. Kiedy kwestionujesz jego zdanie, plany, jego działania. Oni są jak 2-3-latki. To są te rozwydrzone, za przeproszeniem, bachory, które leżą na ziemi, krzyczą, bo mama nie kupiła mu lizaczka. To są te osoby. Oni są zatrzymani dosłownie w tej fazie rozwojowej. I oczywiście będą próbować ukryć swoją niedojrzałość. Ale baczny obserwator zauważy te sygnały. Wyniosłe, demonstracyjne zachowania przy odrzuceniu, odmowie, którą bardzo biorą do siebie. Dodatkowo ważna jest dla niego atrakcyjność partnera. Najlepiej, abyś była we wszystkim doskonała. Perfekcyjna, choć on sam taki nie jest. Narcyz nie będzie łaskawy dla Twoich jakichkolwiek braków, słabości, uchybień. Będzie Ci o wszystkim mówił, wytykał palcami. Oczywiście na początku delikatnie, między słowami. Co powinnaś poprawić? Koszulka zagnieciona. Gdzie tutaj coś, o, włosek Ci odstaje. O, tutaj masz jakiegoś pryszcza. O, jeju, tutaj się rozmazałaś. A później dojdzie już do tego poprawiania Twojego ubioru, Twojego makijażu, stylu chodzenia, stylu mówienia, w ogóle odzywania się. Idąc głębiej w tą relację, on Ci będzie mówił, jak Ty masz się zachowywać, co Ty możesz powiedzieć, a co nie. Musisz być atrakcyjna, kulturalna, pociągająca, ale nie za bardzo, taka estetyczna. Tak więc zwróć uwagę, kiedy dla kogoś są bardzo istotne szczegóły. Kiedy ktoś zauważa wszystkie mankamenty, to jest sygnał ostrzegawczy, jeśli dla kogoś wygląd jest aż zanadto ważny. Pamiętaj, że dla narcyza jesteś jego zdobyczą, jesteś jego trofeum i masz się prezentować w odpowiedni sposób. Każdy narcyz ma swoje standardy, o których szybko się dowiesz. Oni są bardzo krytyczni, za to siebie samych uważają za najlepszych we wszystkim. Dodatkowo ogromnym sygnałem ostrzegawczym powinno być dla Ciebie brak empatii, bo to oznacza, że na pewno masz do czynienia z narcyzem albo z psychopatą, więc już nie powinno Cię tam być. Pełnoprawny narcyz nie rozpoznaje, nie uznaje czyichś uczuć. I nie rozumie ich, wręcz w taki karykaturalny, wybitny sposób. Dlaczego ktoś płacze na pogrzebie swojej matki? Albo dlaczego ktoś płacze, bo został porzucony przez partnera? O co chodzi? Oni tego nie rozumieją i nie chcą zrozumieć. Dla nich to w ogóle nie jest interesujące, żeby się spytać, dlaczego płaczesz? Nie chcą zrozumieć Twoich uczuć. Osoby z NPD będą negować Twoje uczucia, będą im zaprzeczać. Dodatkowo będą Cię za nie karać. Także kiedy zaczniesz narcyza obdarzać jakimś stopniem zaufania, otwierając się przed nim, mówiąc o swoich słabościach, on będzie właśnie po cichutku, powolutku tkał sobie Twoją mapę słabych punktów, którą później wykorzysta przeciwko Tobie. Żeby Cię bezwzględnie poniżać, osłabiać Twoją pewność siebie, odbierać Ci Twoją radość z życia, Twoją moc, sprawczość, a następnie w pełni Tobą manipulować, rządzić i kontrolować oraz systematycznie sprawiać, abyś czuła się coraz gorzej. On wtedy odczuwa pełną satysfakcję i rośnie w piórkach. Przerażające zachowanie, prawda? Narcyz, jak już mówiłam, uwielbia karać swoją ofiarę milczeniem. Cichymi dniami, dystansem do Ciebie, brakiem bliskości, brakiem tego seksu, czy wręcz bezwzględnym krzywdzeniem Cię przykrymi kłamstwami. Coś w stylu, że jesteś tak paskudna, że stanąłby mu tylko za pomocą tabletki. Osoba żyjąca kilkanaście lat z narcyzem jest wyniszczona. Najczęściej diagnozuje się u niej kompleks PTSD, czyli taką kompleksową traumę, co leczymy poprzez terapię, powoli odzyskując tlen, odzyskując siebie na nowo. W późniejszym etapie związku z narcyzem jesteś oczywiście odseparowana od swojej rodziny, od przyjaciół, znajomych. Narcyz tak świetnie manipuluje otoczeniem, że wszyscy dookoła myślą, że to z Tobą jest coś nie tak, a nie z nim. On jest uważany za cudownego, czułego, wspaniałego partnera, wręcz idealnego. A dzieje się tak, bo to naprawdę dobry kłamca i aktor. I też po rozstaniu z Tobą będzie opowiadał niestworzone historie o Was, aby całkowicie Was oczernić, zdewaluować, poniżyć.
i przede wszystkim zrazić wszystkich innych do Was. Czego tu jeszcze nie powiedziałam, narcyz w związku jest często inicjatorem różnych eksperymentów seksualnych. Może Cię namawiać do trójkątów, czworokątów, seksu grupowego, niby z ciekawości, ale to dla niego dalsze zdobywanie terytorium. Takie uprzedmiotawianie ludzi, którzy są dla niego jedynie narzędziami, zabawkami, więc możesz zostać wręcz zmuszona do takich zabaw. Narcyz może postawić Ci ultimatum, zagrozić Ci, wyśmiać Twoje poglądy, Twoje uczucia, że żyjesz jak zakonnica. Twoje wewnętrzne blokady, granice się dla niego nie liczą. A przy rozwodzie wszystko zostanie wykorzystane przeciwko Wam. Opowie wszystkim o każdym szczególe z Waszego życia intymnego. Doprawiając historię oczywiście różnymi kłamstwami, że to Wy byliście inicjatorami, że to Wy tego chcieliście. Więc kochani, jeśli już na początku znajomości czujesz taki wewnętrzny opór, jakby lęk, kiedy masz mu czegoś odmówić, to przyjrzyj się temu. To sygnał ostrzegawczy dla Ciebie. I narcyz też nigdy nie odczuwa poczucia winy. A jeżeli zostanie złapany na czymś niestosownym, to zrobi tak, że to nie on będzie winny, tylko Ty. Zdradził Cię, bo to Ty przestałaś się starać, bo to Ty zbrzydłaś, przytyłaś, bo czegoś nie chciałaś mu dać, na coś się nie zgadzałaś. U narcyza nie ma niemożliwego. Jeżeli Ty nie zaspokoisz jego pragnień, to pójdzie gdzieś indziej. Patrząc na to wszystko, pewnie zastanawiasz się, jak można być z kimś takim. No właśnie, jego ofiara jest często tak zmanipulowana, tak osłabiona, że nie widzi, co tu się właściwie dzieje. Jak bardzo została zawłaszczona. Co on z nią zrobił i robi dalej. I czasami ofiary są gotowe na rozstanie i ogłaszają to swojemu partnerowi. Po prostu mówią wprost, wynoś się, bierz swoje rzeczy. To koniec, mam Cię dosyć. Już dłużej nie wytrzymam. I narcyz ze strachu przed utratą swoich dostaw może Cię na nowo zalewać miłością. Mamić, obiecywać poprawę, zastosuje wszystkie możliwe techniki, aby Cię na nowo urobić. A potem wszystko i tak wróci do tego, co było. Wracając jeszcze do tego seksu. Jest to dla niego gra czysto fizyczna i na tym się kończy. Narcyzi potrafią opanować metody doprowadzenia partnera do istnego szaleństwa, rozkoszy, do obłędu, aby jeszcze mocniej go od siebie uzależnić. A przede wszystkim raz na zawsze wbić mu do głowy, że lepszego kochanka na tym świecie nie znajdzie. I możecie spytać, ale Ashanti, skąd narcyz posiądzie takie umiejętności, że będzie na przykład lepszy od przeciętnego Kowalskiego przez liczne stosunki seksualne, korzystając z usług prostytutek? Nie pierwszy raz słyszę, że zawłaszczona kobieta skarży się, że jej narcyz latami korzystał z płatnego seksu, będąc z nią w związku. Także, aby nie zostać ofiarą, dawcą dla narcyza, należy być uważnym, bardzo ostrożnym, słuchać swojej intuicji, nie lekceważyć czerwonych flag. Narcyzi są bardzo uwodzący, oczarowujący, zalewający miłością jak z Hollywood. Zaślepiają nas, fascynują, ogłupiają wręcz niespotykanym seksem, głębokimi wyznaniami, co ma prowadzić do pełnego zawłaszczenia Tobą, uzależnienia Cię od siebie. Kochani, mam nadzieję, że te treści są dla Was wartościowe, że filmik się Wam podobał. Jeżeli tak uważasz, przekaż go dalej, może osobie, która jest nieświadoma albo która teraz randkuje i przydałby jej się taki filmik, żeby wiedziała, na kogo ma uważać, jakie są ostrzegawcze sygnały, to na pewno pomoże, nie zaszkodzi. A jeżeli jesteś tutaj nowy czy nowa, zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji mojego kanału. Może zostaniesz z nami na dłużej. Ja jestem Ashanti. Mam nadzieję, że będziesz się tutaj świetnie bawić i zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności, które przydadzą Ci się na lata. Proszę Was również o lajki, komentarze i jesteśmy w kontakcie.
Jeśli podobał Ci się mój filmik, koniecznie zasubskrybuj mój kanał. I do następnego. Pa!